Łukaszu, jak tobie podobała się dzisiejsza prezentacja multimedialna fotografii Woźnego? Jestem po prostu zachwycony. Wiadomo, że z Łodzi do Warszawy teraz trasa jest tak szybka, że w godzinę się tu jest i naprawdę nie żałuję, że tu przyjechałem, bo byłem oczarowany. Zdjęcia niesamowite. Kiedyś byłem na Digarcie często i tam właśnie dużo oceniałem. Ponad 1720 tam miałem swoich prac, oceniałem, ale te, co Adrian pokazał, zdjęcia, to są po prostu no, niesamowite. To jest bajka. To nie każdy tak potrafi zrobić. To emocje są po prostu. Czyli warto było przyjechać jednak do Warszawy? Warto było. Zabrałem córkę ze sobą, bo córka jest też fotografem. Nawet w Urzędzie Miasta zdjęcia robiła. Także mówi, tata, zdjęcia niesamowite. A powiedz, Tadeuszu, jakie masz plany zawodowe? Jesteś uznanym polskim artystą. Plany zawodowe to mam takie, że teraz założyłem grupę z moim przyjacielem z Gdańska, Wiesław Grzech, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I chcemy robić wystaw. No chcemy, mamy w planach. Na razie jest, będzie taka sytuacja, że będziemy robili te wystawy z zespołem z Norwegii. To był taki Roy, grupa artystyczna Roy. Ja może tu wezmę, no ale później to pokażę płytę. I oni grają, a nasze obrazy w tle. Fenomenalna sprawa, bo ludzie są zainteresowani i obrazami, i muzyką. Pokaz wielki, super sprawa. Warto też tam zaistnieć. Także będziemy mieli na Wybrzeżu. Później się szykują w Łodzi też wystawy trzy, które w tej chwili, bo to wiadomo, jak założyliśmy grupę niedawno, to dopiero musi to w czasie potrwać. Nie ma tak, że czekają na artystę i od razu musi... Ale mamy wielką nadzieję zaistnieć no, w mediach wszędzie, no, żeby pokazać tą naszą pracę, nasz wysiłek, nasz talent po prostu. Czy w tym roku będziesz brać udział w festiwalu Orzeł 2017? Oczywiście, wysłałem swoich 5 prac, już są tam wszystko, całe, wszystkie formalności, razem z tym przyjacielem Grzechem właśnie tam już będziemy. A jakie to są prace, które wysłałeś? To są prace abstrakcje. Dwie prace są większe, takie 100 na 140 i trzy prace są mniejsze, 90 na 60. I wszystko abstrakcyjne prace. Nie ukrywam. Ja lubię abstrakcje po prostu i najlepiej się w tym czuję. Nie ukrywam, że w zeszłym roku razem braliśmy udział właśnie w konkursie. Jako ja jako film, ty natomiast jako malarstwo. Tak, miałem w tamtym roku też malarstwo, bardzo byłem zachwycony. No bardzo miło wspominam, no Roberta, później Anię Ziółek, także to są ludzie, którzy robią wielką sprawę. I było tak, że w tym roku Robert nawet mówił, że ja tam więcej środowisko znam, więcej jestem w tym Facebooku, to poleciłem mu ponad 50 artystów. Ja nie jestem zazdrosny o talent, o sztukę, o malarstwo. Jak dużo ludzi takiej, że mówią się, że jest jakaś lekka nienawiść jakiejś konkurencji. Żadnej konkurencji nie powinno być. Każdy powinien pokazać, każdy powinien siebie chwalić i dbać o to, żeby w Polsce zaczęło to wszystko działać, bo to jest bardzo ważne. No. Czyli miejmy nadzieję, że w tym roku uda się tobie zdobyć jedną z głównych nagród Orzeł 2017. Nie, nie, na to ja nie liczę, bo jest dużo lepszych artystów i dobrych. Może tam jakieś może będzie, nie wiem, jakieś docenienie, to no chciałbym na pewno. Każdy myśli o tym, żeby to było docenione, ale naprawdę życzę innym, żeby im jak najlepiej się wiodło, żeby mogli sprzedawać, bo bez sprzedaży nie ma po prostu też i pracy następnej, bo nie ma za co kupić tych płócien, tych farb, tego wszystkiego. Takie moje zdanie jest.